No witam serdecznie dzisiaj do wygrania ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba, dzwonek, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dąż na Discorda. No i oczywiście użyj kodu Kroksinki z Hagu. Jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście tutaj magiczny kodzik Kroksi przez 2x, który daje ci nie dość, że 10% więcej do każdego doładowania. Możesz używać go dowoli przed każdą wpłatą. To oczywiście dostajesz dwie skrzyneczki za free, więc warto oczywiście jak wpłacić sobie z kodem Kroksi, możesz tutaj dołączyć sobie do giveaway'u. No i oczywiście w przypiętym komentarzu zapraszam ci, gościu, serdecznie na konkurs na taką nawajkę. A warto dołączyć do tego konkursu, bo można sobie wygrać fajną kosę i będzie do wygrania jeszcze kolejna w jakimś przyszłym odcinku, ciut droższa, więc polecam tutaj odcinki z Case Haga oglądać. Oczywiście również możecie sobie levelować konto, grając na stronie, no możecie sobie fajne nagrody zbierać. Darmowe skrzynki też możecie otworzyć sobie, codzienne bonusy również, no i cashback. Cashback polega na tym, że no im więcej grasz, to możesz sobie potem odebrać tutaj fajną nagrodę właśnie w postaci jakiegoś fajnego skina. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroksi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my lecimy tak, no, ostatni odcinek trochę mnie poniosło, nie będę mówił, że nie. Chciałbym to po prostu odbić, tak? Jest tutaj fajna skrzynka, która no dała nam, z tego co pamiętam, Bayonetta Fade'a. Jest to skrzynka C4. Dlatego wrzucę sobie 5 takich skrzynek, budżet 1500, miałem ciut więcej, ale nieważne co się z tym stało, stary, ja sobie lubię skrzyneczką czasem zakręcić poza filmem, więc zobaczmy jak on teraz pójdzie. Jeszcze również zapraszam cię na Discorda, link oczywiście w opisie, bądź na skinsforfree.pl/konkurs. Patrz stary, no i to jest zaczęcie, 1250 dolców, dzień dobry, witam serdecznie, ze skrzynki za 55 stary, dostajemy rękawice za 1250, nie zrobiło to na mnie aż takiego efektu wow, jak tamten Bayonet, który kosztował no też podobną kwotę, no ale Bayonet jednak fejt to Bayonet fejt, nie, te naprawdę mocarne rękawice wleciały i jestem z tego powodu naprawdę dumny, że no zobacz, zarobiliśmy na tym 1100 ponad dolarów, więc no naprawdę szacun, naprawdę szacun. A tak jak wspomniałem, jak chcesz oczywiście wziąć udział w konkursie na Huntsmana Freehand, no to cię zapraszam na Discorda. Link w opisie, bądź skinsforfree.pl/konkurs. Możesz sobie oczywiście dołączyć do konkursu na kosę. Skrzynka free też jest, możesz sobie otworzyć, no ale no ja bym tutaj na tego pokera poszedł jednak, mimo wszystko ta skrzynka tak mi w poprzednim odcinku zrypowała, że ja bym chciał tutaj powtórzyć to. Oczywiście nie, nie chcę tego, nie powtarzajmy tego. Daj mi coś jakiegoś, nie wiem, no takiego golarabeska na przykład. 1800 dolców, dobra, ostatnie otwarcie. Nie wiem, czy to jest trzecie, czy czwarte, zobaczymy, ale liczę. Nie, no to była hamuwa straszna, stary. To była hamuwa. No wbiłem level, ale co z tego? Ostatnie otwarcie, jak teraz mi nie dasz. Okej, okay. Tak się bawimy. Tak mnie traktujesz. Ja tutaj do ciebie wracam bez względu na wszystko, a ty mnie tak traktujesz. Co ty robisz? No co ty robisz? Tworzymy bitwę na skrzynecki. Wrzucimy pompa teamu, dwie. Do tego crazy pizza, no bo kto nie lubi pizzy. Daj znać w komentarzu, czy jesteś team ananas, czy nie. Czy dla ciebie pizza z ananasem to jeszcze pizza, czy nie. Dlaczego? A nie wiem, tak sobie powiedziałem. 323 dolce. Bitwa konkretna, solidna, słowicie naładowana pięknymi, drogimi skrzynkami, w których kryją się naprawdę piękne skiny wszelakiej maści. Więc zobaczmy, czy jakiś taki skin zostanie do mojego ekwipunku tutaj zapodany. Póki co, trzy skrzynki za nami, nie ma nic fenomenalnego. Oj, 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 ta crazy pizza. Podejrzewam jakaś procentóweczka. Aha, no to zaczynamy fenomenalnie. Skrzynka Kingdom w ogóle, 42 dolce. Ej, mam wrażenie w ogóle... O! Ej, mam wrażenie, że z tych tańszych skrzynek tak często lecą jakieś noże, że to jest niepojęte. Ej, dobra, bo my to przegrywamy w tym momencie. Ta skrzynka musi coś zapodać. Musi, po prostu musi. To jest moje, to jest... To nie jest redline! Ja ty... Byłem święcie przekonany, że to jest kałach redline, stary. No dobra, nie podobało mi się to. Bardzo mi się to zagranie podobało. Generalnie, no, chciałem otworzyć tę skrzynkę pizzą, ale no jak tak tutaj ta battle się zachowała, no to ja to po prostu wrzucę.
10 takich skrzynek, 375 dolców tworzymy. No ja bardzo bym chciał zobaczyć, jaka to jest skrzynka tak naprawdę, czy to jest procentóweczka jakaś. Zobaczymy, przekonamy się. Boti samu, podejrzewam, że będzie ciężko. Okej, okay, czyli chyba, znaczy nie no, czekaj, jeszcze niech polecę z 2-3, to zobaczymy. Nie no, to jest procentóweczka jakaś jak nic. Zobaczmy, trzecie otwarcie. Tylko właśnie, jakie tu skiny są do trafienia? Ej, powiem tak, no, 3 otwarcia, no, wydaliśmy, no, dosyć sporo już. I mamy niecałe 2 dolce, stary. $1.54 po 4 skrzynkach. Ej, to musi być naprawdę jakieś, nie wiem, te skiny w tej skrzynce, te lepsze, muszą być naprawdę jakieś, nie wiem, czy tu jakieś karambity są jakieś właśnie... O, patrz to. O, Boże. My dostaliśmy ten sam nóż w tym samym momencie. Powiem tak, no w tym momencie gościu nas upierdziela jakieś 50 centów. Jak ja to przegram... Aha, no to GG. No... Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, nie wiem co się tu dzieje. Ja jestem w szoku, stary. To jest to 10%. Tylko właśnie, trafienie tej kosy pewnie... No, będzie graniczyło z jakimś... no... cudem chyba, nie? Zobaczmy. Ej, czy my nie dostaliśmy żadnego tutaj skina... A nie dostaliśmy nic. Ej, 10% to jest, przypominam, no mam pierwszy item. Ale no dosyć... Aha, bo ta skrzynka 9 dolców kosztuje. No okej. To zmieniam postać rzeczy, ale my w tym momencie... $96 mamy. To jest... No... Bardzo, ale to bardzo słabiutko. Bardzo. Dobra, próbujmy dalej. Jeszcze jedno otwarcie. Nie jesteś, to jest okej. Dobra, powiem tak, to jest chyba moment, gdzie... Przydałoby się odebrać ten cashback może, co? Odbieramy go. $312. Sprzedajemy. I to jest budżet stary, który został teraz właśnie zasilony tutaj. Tym, co przygrałem przez ostatni czas na Case Hugu. A jednak, no, podczas tych batelek, no, trochę tego było. Ja idę all in, stary, w skrzynkę, która... Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Czy mnie stać? Nie stać mnie na 6. Dobra, to robimy tak. $275. 5 skrzynek C4. Bot... Gadżet. Jeżeli tą bitwę uda nam się wygrać, to będzie jeszcze jakiś potencjał na ten film. Jeżeli nam się nie uda tej bitwy wygrać, no to nasz potencjał będzie warty $52. Więc od tej bitwy wszystko zależy. Jest Lightning Strike, to kosztuje sporo. No właśnie, okej. Okay. $698 łącznie. Niby... Ej, co? Dobra, bardzo ładnie teraz spadło. I mamy to. Ej, to jest ten Glock za 200... Ej, dobra, ładnie, bardzo ładnie tutaj, bo gadżet mi podbił tutaj wartość mojego ekwipunku. Powiem wam, że uwierzyłem, znowu naprawdę uwierzyłem, że ten odcinek jeszcze może się udać. Sigma Energy, no, skrzynka dla Sigm. Lecimy, dusimy, 9 skrzynek. Zobacz, skrzynia dla Sigm, na pierwszy ogień. Zobaczmy, jak tam pójdzie, jakieś rękawiczki, jakieś kosy. My fantastyczne zaczęcie. Ale spokojnie, spokojnie. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, te. No, okej. Okay. Zobaczmy, ostatnie skrzynia Sigmy. W sumie jakie, stary. $54 gdzieś... A, szkoda gadać. Szkoda gadać. $15 Hyper Beast. Kurczę, Hyper Beast to jest taki klasyczek trochę, nie? Taki klasyczny dosyć mocny skin. Jak mówisz Counter Strike, M4, A1S. Myślisz sobie Hyper Beast, nie? Taki... No to jest coś takiego jak Redline trochę, nie? Jak Redline, jak Asimov, AWP. Taki klasyczek. Zobacz, C4, czy ona nas jeszcze tu uratuje? No szczerze wątpię, bo strata gigantyczna. $250. No i to jest GG. No właśnie, ładny kawał w ogóle. 1000 prawie dolców. 700 nam zostało. Czy z tego jest jeszcze potencjał? No dobra, znalazłem tą skrzynkę. Okazało się, że to po prostu jest jakaś kategoria Delicious. Więc mamy tutaj troszkę więcej tutaj takich skrzynek jedzeniowych, między innymi tutaj 20% juice. Zobaczmy, czy to jest ten Deagle faktycznie fenek. No jest tutaj. No dobra, no jak już wszedłem, to 4 otworzę, okej? Okay? Nie jest to skrzy... Wow! No powiem wam... No, zrobiła na mnie wrażenie teraz. Jest to kategoria dosyć nisko bardzo, chociaż te skrzynki wydaje mi się, że całkiem takie... W porządku są. Okej, okay, jest... Wow! To faktorynią! No pięknie, patrz, no mamy kafla. O jest, no teraz niestety gorzej. Fenek, dzień dobry. Czekaj, ile my wydajemy?
150. Okej, 37 to kosztuje jedna. No dobra, overall i tak jesteśmy... Okej, never mind, już nic nie mówię. Zobaczmy jeszcze jedno, dwa. Naprawdę? Jeszcze raz? Nie, no, no... No nie róbcie sobie jaj! Nie no, kolejno... Powiem tak, no, odcinek pełen wzlotów i upadków, ale no niestety pizza mnie pokonała.